dzisiaj na mango. Jest to jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Jednocześnie owoc dietetyczny ma w 100 gramach jedynie 60 kilokalorii. Oprócz tego niski indeks glikemiczny równy 55. Mango to jest owoc, który jest wykorzystywany zarówno w kulinariach, i to nie tylko na słodko, ale również w daniach wytrawnych czy też słodko-kwaśnych, ale także w kosmetyce. Mango jest owocem, który jest bogaty w tak wiele witamin i różnych innych składników, że nie sposób ich teraz wszystkich z pamięci wymienić. Dlatego serdecznie zapraszam do przeczytania pełnego artykułu o mango na pozytywnakuchnia.pl. Ja powiem Wam tylko, że jest znany, jest uważany za owoc, który zapobiega procesom rakotwórczym w organizmie. Jest znany jako owoc, który jest świetnym przeciwutleniaczem, zapobiega powstawaniu wolnych zapobiega też procesom starzenia. Jest bogaty w witaminy z grupy B1, B2, w witaminę PP, również w witaminę A, więc jest świetnym owocem w przypadku, kiedy dolega Wam problem suchej skóry, kiedy macie problemy ze wzrokiem. Mango jest pyszne, jest takim słonecznym owocem o cudownym, bardzo mocno pomarańczowym miąższu. Jest troszeczkę podobny do brzoskwini, ale jednak inne w smaku. Ja nie mam tutaj niestety obrazu owocu takiego, żebyście widzieli, jak wygląda pestka, ale ma taką dosyć sporą, płaską pestkę. Ona jest otoczona tym pięknym, pomarańczowym miąższem. Ten miąższ wokół pestki może być włóknisty i jeśli mango jest wysokiej jakości, to tych włókien nie jest zbyt wiele. Jeśli jest troszeczkę słabsze, to nawet przy samej skórce gdzieś tam te włókna mogą się przytrafić. Moje mango, kupione tutaj na targu w Tajlandii, na wyspie Koh Lipe, jest takie piękne, żółciutkie. Mango mogą też być zielone i tutaj w Tajlandii są znane sałatki z zielonego mango. Dodaje się zielone mango również do różnych innych dań. A w Polsce najczęściej mango, które można spotkać, to jest mango, które jest zielone z taką pozaczerwienianą skórką. Ono, żeby było dojrzałe, to musi być ta skórka miękka, ale nie może już mieć brązowych plamek, bo wtedy jest to znak, że jest już troszeczkę przejrzałe. A jeśli jest kupione niedojrzałe, to spokojnie, trzeba je po prostu zostawić i ono zdąży jeszcze nabrać odpowiedniego smaku i odpowiedniej konsystencji i odpowiedniej słodyczy. Jeśli chodzi o moje ulubione danie z mango, bo mango jest też świetnym oczywiście dodatkiem dekoracyjnym i smakowym do deserów, moje ulubione danie z mango to jest mango shake, czyli zmiksowane mango, nawet już bez dodatku cukru, z dodatkiem kruszonego lodu. Można też dodać tutaj sok z kokosu, czy sok z ananasem, czy całego ananasa również do miksowania dołożyć. Ciekawa jestem, czy Wy mango lubicie. Dajcie mi koniecznie znać. Dajcie mi też znać, w jakich zestawieniach smakowych smakuje Wam najbardziej. Oczywiście najprostsza forma jedzenia mango to jedzenie go bezpośrednio po obraniu ze skórki. A ja też Wam pokazywałam już w innym filmie na pozytywnakuchnia.pl i na moim kanale na YouTube, jak przygotować dekoracyjnego jeża z mango. Także zajrzyjcie też, bo jest to całkiem proste, a również całkiem efektowne. Pozdrawiam Was serdecznie z słonecznej Tajlandii. Zapraszam Was też na dorota.in po relacje z mojej podróży do Tajlandii, a na pozytywnakuchnia.pl po przepisy kulinarne, po więcej takich pogadanek o owocach i warzywach oraz również po receptury zawierające mango w swoim składzie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.